Czas na kolejny unboxing na moim kanale, tym razem y, plecy pomników, zespołu Małe Miasta. Y, bardzo niespodziewanie ogłoszony ten projekt był, szybko się ukazał 16 lutego na rynku, y, no i czas go Wam zaprezentować. Oczywiście dostałem dwie sztuki tego albumu. Jedna będzie z unboxingowana, a druga trafia w Wasze ręce. Konkurs tradycyjnie na końcu, jak już zobaczycie, co jest wewnątrz tego albumu. Cóż mogę powiedzieć? Plecy pomników, kolejny nietypowy projekt od nietypowego zespołu. E, po albumie Koń, czas na plecy pomników. 12 numerów, e, nazwa zastanawia. Okładka to na 99% działo Holaka, ale tego się dowiemy właśnie ze środka. Aczkolwiek taka nietypowa grafika, poligrafia, tutaj z tyłu mamy, no właśnie, co mamy, to wam za chwilę pokażę w kamerze, ale, hmm, cena jest zbita normalnie na płytę, to ciekawe, jak w takim y, czasopiśmie. Dobra, y, w każdym razie, no trochę to w ogóle stylizowane na magazyn Vogue, który ostatnio wszedł do y, Polski, Czcionka jest podobna, dopiero teraz to zauważyłem. Może to jest jakieś przesłanie? Chodźmy do unboxingu w takim razie. Czas na unboxing pleców pomników. To narzędzie nie będzie chyba nam potrzebne, bo możemy zrobić tak zwany scratch i to się jakoś, oj. Tyfy, tyfy, tyfy. Chyba to tak nie działa. W każdym razie, o nie, tu takie kropeczki są zrobione na środku tej folii e, termokurczliwej, czy jak ona się tam nazywa, żeby właśnie jak to ładnie otworzyć. Folia wyjeżdża poza kadr. Boom, headshot. Plecy pomników, holak, jordach, kod kreskowy, cena, jak to czasopiśmie, czcionka przypomina tego woga, czy woga, um, tak to wygląda. Tył, Tracklista. O, i tutaj świetnie widać pod słońce, czego ja w tej chwili w realu nie widzę, ale wy to bardzo dobrze widzicie w tak zwanym obrazie z aparatu. Tu jest takie właśnie takie MM świecące się. O, teraz dobrze to widać, to jest świetne. O, to wszystkie takie kredicy. Tracklista, 12 numerów. Zobaczmy, co jest w środku. Mek! Pierwsze otwarcie. O, tutaj także te. Um, takie widoczne pod światło MM jest widoczne, czyli logo małych miast. Tu mamy Holaka. Podziękowania: Gudel Holak. Muzyka słowa produkcja, realizacja, mix, identyfikacja wizualna małe miasta czyli oni są kurde, sami są wystarczalni. Gitara basowa w utworze Piekło Kuba Holak, czyli brat Holaka numer dwa Holaka z małych miast, albo Holaka numer jeden nie wiem, kto jest starszy, kto jest młodszy. Słuchajcie, no to są takie standardowe rzeczy wypisane, co, jak, kiedy i gdzie. Myk, otwieramy, a może to się całe w kadrze zmieścić, Prawie całe się mieścić, to świetnie. Jest Jordach, są plecy pomników. Problemy z wyjmowaniem płyt u Jacka występują zawsze. Cyk, płyta czerwona, tu srebrna, to jest białe, to jest znakomite. Estetyczne wydanie, bo chłopaki obydwoje w sztuce trochę robią i w grafice także, więc potrafią to wszystko ładnie opakować. Tak wygląda grzbiet. Alkopoligamia.com No i moi drodzy, czas na konkurs! No dobrze, moi drodzy, skoro już unboxingowaliśmy ten album, z unboxingowaliśmy go nawet, to czas wam rozdać ten egzemplarz. Pytanie będzie proste. Piszecie tutaj w komentarzach na YouTubie nigdzie indziej. Po 7 dniach patrzę na Wasze odpowiedzi, ósmego dnia daję Wam wyniki na YouTubie jak i na Facebooku. Na Facebooku czasem mi się zdarza zapomnieć, ale po to jest YouTube, żebyście z niego korzystali, i tak jest Was tutaj na YouTubie najwięcej. Przypominam, że istnieje mój Facebook, jest tam 2000 osób, tu Was jest już prawie 8000. Także obudźcie się i chodźcie także na Facebooka, bo warto. Eee, dobrze moi drodzy, pytanie jest proste: szósty numer na albumie to seriale. Ten numer jest na pewno już na YouTubie od dawna. Był bodajże jednym z singli, chyba drugim, więc wymieńcie mi, jakie seriale są przerapowane przez Holaka i Jordaha mm, właśnie w numerze. Seriale? Powtarzam się? Wypiszcie, im więcej wypiszecie w komentarzach, tym dla Was lepiej. Ja wybieram jedną prawidłową odpowiedź i płyta wędruje do Was. Widzimy się w kolejnych unboxingach. Na razie.